Nie rozumiesz mnie? To ty mnie nie słuchasz uważnie. Tak będzie lepiej. Pójdę już. A Berianeta ucieszy się, że się zgodziłaś. My też już idziemy, zrobiło się późno. Odprowadzę was. Do zobaczenia. Zaraz przyjdę. Czekamy w samochodzie. Nawet się ze mną nie pożegnasz? Jesteś dziwny. Co się stało? Co ci jest? Nie mam pojęcia, dlaczego tak się zachowuje. Masz. Powiedz to. Rzeczywiście, wiem, o co mi chodzi. Dlaczego mi tego nie powiesz? Dlaczego tak się zachowujesz? Nie chcę, żeby Mariano był blisko ciebie. Nie chcę, żebyś wyjeżdżała do Londynu. On nie przyszedł tu mówić o pracy. On cię kocha. Ty też to wiedziałeś, kiedy kazałeś mu iść do wodospadu i mnie wywieźć. To był błąd. Najgorszy w moim życiu. Ale nie chciałem, żebyś trafiła do więzienia. Zrobiłem to z miłości. Dlaczego musiał znowu się pojawić? Poprosiłam go tylko o pomoc. On chce nas rozdzielić. Nie bądź naiwna. Nie jestem naiwna. Zdaję sobie sprawę z tego, że Mariano mnie kocha. Ale nie pozwolę mu nas rozdzielić. On wie, że nigdy nie odwzajemnię jego uczuć. Zrobiłam wiele głupstw i sprowokowałam jego miłość. Ale zaufaj mi. Nie czekaj, aż cię zdradzę, bo nigdy tego nie zrobię. Kocham cię, Palomo. Ale czuję, że nie jesteś ze mną i mnie nie słuchasz. Czuję, że coś lub ktoś może nas rozdzielić. W czym cię nie słucham? Nie pokocham innego, tylko ciebie. Przecież zapomnieliśmy o tej historii z Marianem, prawda? Ale on nie zapomniał. Nie chcę, żebym wróciła do Raty przez Mariana. Nie chodzi o sklep czy interes. Nie musisz tam wracać. Mamy plany. Mam też karierę. A może mam z niej zrezygnować i pozwolić, by ceny kawy szlak trafił? Mam posłać Avellaneda i ludzi z Raty do diabła, bo cię nie słucham? Wysłuchaj mnie. Odkąd się znamy, wiele się wydarzyło. Ty się ożeniłeś, ja wyjechałam. Rodzina chciała nas rozdzielić. Jednak jestem z tobą. Sądziłam, że nic nas nie rozdzieli. Ale teraz w to wątpię. Wiesz dlaczego? Bo jedyna rzecz, która może nas rozdzielić na zawsze, to twoja zazdrość i brak pewności siebie.